Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach przystanek Historia Online, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie. A ja mam przyjemność być gospodarzem spotkania, które odbywa się w ramach Salonu Książki Biograficznej. I mam przyjemność poprowadzić spotkanie z autorem biografii, która ukazała się ostatnio w nakładzie wydawnictwa Czarne, Jansen, tropiciel nazistów. Naszym specjalnym gościem i autorem jest pan dr Filip Gańczak, który jest nie tylko dziennikarzem, doktorem nauk politycznych, ale również historykiem pracującym w Instytucie Pamięci Narodowej, a przede wszystkim autorem co najmniej kilku książek, w tym słynnej biografii na temat Eriki Steinbach, filmowców Matni Bezpieki, czy książek poświęconych relacjom pomiędzy PRL i NRD. No ale naszym jakby impulsem do naszego spotkania nie są te wcześniejsze publikacje. Impulsem do spotkania jest biografia poświęcona sylwetce profesora Jana Sena. Czy mógłby nam pan, panie doktorze, przybliżyć tło jakby dojścia do tego tematu? Co takiego sprowokowało pana, aby zająć się właśnie panem profesorem Senem i co sprowokowało pana do tego, aby opublikować dwie książki, bo mówimy tutaj o dwóch wydawnictwach. Pierwszym wydawnictwem jest to, o którym przed chwileczką powiedziałam, czyli Tropiciel nazistów. Natomiast drugą publikacją jest album, który opublikował pan we współpracy z panem Piotrem Litką, profesor Jan Sen. Dzień dobry, dobry wieczór, witam państwa, witam panią. Bezpośrednią inspiracją dla mnie była książka Andrew Nagorskiego Łowcy nazistów, która ukazała się w roku 2016, którą przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Był tam rozdział, dość krótki rozdział o Janie Senie i o prowadzonych przez niego przesłuchaniach Rudolfa Hessa, pierwszego komendanta Auschwitz. Zainspirowało mnie to do dalszych poszukiwań archiwalnych, bibliotecznych. Znałem co prawda wcześniej nazwisko Jana Sena, zamawiałem już w czytelni akt IPN, akta sprawy właśnie Rudolfa Hessa czy Amona Goetha, komendanta KL Plaszow. Ale dopiero książka Andrew Nagorskiego pokazała ludzkie oblicze Jana Sena, zainspirowała mnie do dalszych poszukiwań. Zająłem się nimi mniej więcej w momencie, kiedy ukazała się moja poprzednia książka Polski nie oddamy, jesienią 2017 roku, o polityce NRD wobec PRL w czasach pierwszej Solidarności. Wówczas już mogłem zająć się nowym tematem i w dużym stopniu pomogło mi też dwumiesięczne stypendium we Frankfurcie nad Menem. Mogłem w ten sposób te materiały, które zebrałem w Polsce, uzupełnić o materiały z archiwów niemieckich. Starałem się także odwiedzić rozmaite miejsca związane z profesorem Janem Senem. Od Tuszowa Małego pod Mielcem, czyli miejsca jego urodzenia, przez sam Mielec, w którym zdawał maturę, przez Kraków, gdzie przez wiele lat mieszkał i pracował, aż po Frankfurt nad Menem, miejsce jego przedwczesnej śmierci w grudniu 65 roku. No to tak bardzo szeroko pan zakreślił jakby całą pracę poświęconą stworzeniu tej publikacji. Czy fakt stosowania częstych cytatów w książce, bo mam wrażenie, że one są bardzo obfite, był takim pana autorskim zamiarem? Czy chciał pan oddać głos właściwie dokumentom i świadkom ówczesnych wydarzeń? Czy raczej stało się to jakby wskutek tego, że stwierdził pan, że woli pan przyjąć taką postawę obserwatora, kogoś raczej z boku, kto nie prowadzi czytelnika w taki mocny, określony sposób opiniotwórczy?
Myślę, że to już było widoczne dla czytelników moich poprzednich książek, że staram się szanować prawo czytelnika do własnej opinii. Nie narzucam mu bardzo wyraźnych tez. Staram się przede wszystkim jak najbardziej udokumentować podejmowany temat, dostarczyć fakty i pozwolić, zostawić troszkę swobody czytelnikowi, tak aby mógł sobie na podstawie tych faktów wyrobić zdanie. Tutaj miałem też takie wyzwanie, że już pozostało niewiele osób, które pamiętają Jana Zena. W dużym stopniu byłem skazany na dokumenty, materiały przede wszystkim archiwalne. Starałem się oczywiście dotrzeć także do dawnych podwładnych czy współpracowników profesora Jana Zena, także do jego krewnych, być może jeszcze o tym opowiemy, ale przede wszystkim to były setki tomów akt, rozmaitych dochodzeń, które prowadził przeciwko zbrodniarzom niemieckim w drugiej połowie lat 40., także w późniejszym okresie, ale także rozmaite inne materiały. Z tych setek tomów akt trzeba było wyłuskać te informacje, które będą ważne i też ciekawe dla czytelnika, tak aby go nie znużyć. A więc efektem końcowym jest książka, może niezbyt opasła, ale taki właśnie był mój zamiar, żeby nie przepisywać ogromnie długich protokołów przesłuchań Rudolfa Hessa, Amona Goetha, Józefa Bühlera, żeby to przedstawić w skondensowany sposób, wybrać to, co jest najważniejsze i rzeczywiście interesujące. No i szanowni państwo, jeżeli sięgniecie po książkę pana Filipa Gańczaka, to myślę, że zgodzicie się z tym, o czym przed chwileczką autor powiedział, bo nie ukrywam, że czytając ją, byłam zaskoczona sposobem ujęcia, jakby taką metodą pisania biografii, dość nietypową, przecież ona nie jest chronologicznie ułożona przede wszystkim, prawda? A z drugiej strony, pomimo takiej formuły, którą pan przybrał, czyli nie tworzenie takich pustych opisów, które czasami mają wypełnić kolejne strony, mamy tutaj esencję. Esencję przede wszystkim, mam wrażenie, jednak profesora, sędziego śledczego, tropiciela czy łowcy nazistów, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, prawnika, natomiast no gdzieś nam znika człowiek. Gdzieś sam Jan Sen, jako mężczyzna, jako mąż, jako osoba, która żyła no, od początku tego XX wieku, no, gdzieś to wszystko nam ucieka. To jest oczywiście moje jakieś spostrzeżenie. Jakby zdaję sobie sprawę, z czego to wynika, ale chciałabym, żeby pan o tym powiedział. Dlaczego tego osobistego jakby wymiaru jest tutaj stosunkowo niewiele? Przede wszystkim uważam, że nie jesteśmy już w tej chwili ponad pół wieku po śmierci profesora Jana Zena naszkicować w pełny sposób jego życia prywatnego. To, co po nim pozostało, to są przede wszystkim dokumenty służbowe. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, nie prowadził obszerniejszych zapisków osobistych. Zachowała się też przede wszystkim właśnie korespondencja prowadzona przez niego w ramach obowiązków służbowych z rozmaitymi osobami, instytucjami. Myślę, że poważnym utrudnieniem było też to, że dla właśnie przyszłych badaczy życiorysu Jana Zena to, że nie pozostawił po sobie dzieci, a więc
kogoś, kto mógłby tę jego historię bardziej osobistą opowiedzieć po latach. Żona Zofia Zen zmarła w roku 84. Stopniowo w latach 70., 80. odchodzili też jego bliscy współpracownicy, chociażby z Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. Te osoby, z którymi rozmawiałem, najczęściej pamiętają Jana Zena jeszcze z tych ostatnich lat jego życia, z lat 60., kiedy był dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, kiedy wielokrotnie jeździł do Frankfurtu nad Menem, pomagał przygotowywać tamtejsze procesy oświęcimskie, ale to jest tylko pewien wycinek jego życia. Zwłaszcza trudno było dotrzeć do osób, które pamiętałyby jeszcze Jana Zena z lat wcześniejszych, z lat przedwojennych, II wojny światowej czy tych pierwszych lat powojennych. Tutaj przede wszystkim skazany byłem na materiały archiwalne, które bardzo bogato dokumentują rozmaite etapy jego życia zawodowego, ale w niewielkim stopniu ukazują sferę prywatną. Ja pytam o to, czy też zwracam na to uwagę nie bez powodu, bo to nie chodzi mi oczywiście o to, że od biografa wymagalibyśmy wchodzenia w jakieś intymne sprawy, prawda, nie wiem, gdzieś tam doszukiwania się jakichś sensacji obyczajowych. Raczej chciałabym sprowokować pana do takiej refleksji, która z pewnością panu towarzyszyła pisząc tę książkę, a myślę, że czytelników również może to zastanowić, co było motorem, co jakby nakręcało profesora do tego, aby tak głęboko i tak mocno zajął się tematyką właśnie zbrodni niemieckich, aby z taką pasją, profesjonalizmem po prostu się temu działaniu poświęcił. No bo klucz mógłby być gdzieś w historii rodzinnej, mógłby być gdzieś zanurzony w jakimś osobistym doświadczeniu. Zresztą Andrew Nagorski też, prawda, w ten sposób kreślił hipotezy związane z motywacją Jana Zena, no, nie dając nam odpowiedzi. I nie chodzi mi o to, że my tę odpowiedź mamy tak, prawda, mieć położoną wprost. Niemniej jest to zastanawiające. Co takiego motywowało Jana Zena, żeby zajął się niezwykle trudną, niezwykle dramatyczną, uważam, tematyką, która musiała go obciążać psychologicznie choćby. Tak, zastanawiałem się nad tym jak najbardziej. Chciałem jednak uniknąć stawiania mocnych hipotez, które nie byłyby poparte faktami. Nawet rozmawiając z krewnymi Jana Zena, usłyszałem w pewnym momencie nutkę pretensji do Andrew Nagorskiego, że zdecydował się postawić dość mocne hipotezy dotyczące jego motywacji zawodowych, nie mając ku temu jakichś takich podstaw wymiernych. Jest to oczywiście uprawnione działanie dziennikarza, autora. Ja starałem się mimo wszystko tego unikać. Mogę powiedzieć tylko, co wiemy. Wiemy, że Jan Zen w czasie II wojny światowej nie doświadczył bezpośrednio represji ze strony okupanta. Zajmował w czasie II wojny światowej skromną posadę w Stowarzyszeniu Krakowskich Restauratorów. Okazało się, że nie jest to w pełni takie miejsce, które uchroni go przed rzeczywistością okupacyjną i przed trudnymi wyborami, bo w pewnym momencie okazało się, że Niemcy dążą do zamknięcia części lokali restauracji w Krakowie. Zażądali od tegoż stowarzyszenia wydania listy restauratorów. To z kolei mogło skutkować
nie tylko zamknięciem tych restauracji, ale też wywiezieniem ich właścicieli i pracowników na roboty przymusowe do Rzeszy. Późniejsze dochodzenie prowadzone już po II wojnie światowej przez krakowską prokuraturę wykazało, a w każdym razie sugeruje, że Jan Zen robił co mógł, by temu zapobiec, by uratować chociażby część krakowskich restauracji przed zamknięciem. Czy to tłumaczy, te doświadczenia tłumaczą jego późniejsze zaangażowanie w ściganie zbrodni niemieckich? Nie wydaje mi się, być może to, czego był świadkiem w czasie okupacji w Krakowie. Mieszkał przecież na Podgórzu, bardzo blisko getta krakowskiego, ale ponieważ nie prowadził w tamtym czasie dziennika, czy także w późniejszych latach bardzo niewiele mówił o osobistych doświadczeniach, to możemy tylko snuć przypuszczenia, czego w książce starałem się unikać. Drugi trop, też podsunięty przez Andrew Nagorskiego, to są niemieckie korzenie Jana Zena, które oczywiście starałem się wskazać w książce, ale też bez spekulowania, czy to było dla niego po wojnie motywacją do zajęcia się zbrodniami niemieckimi, bez takiego psychologizowania. Uważam, że nie miałem do tego dostatecznych podstaw. To bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo rzeczywiście jest to pewna odwaga autorska pozostawiania pewnych luk, pewnych nisz, żeby czytelnik mógł sam dojść do pewnych wniosków albo po prostu pozwolić sobie na taki komfort niedopowiadania pewnych rzeczy. Po prostu nie wszystko jesteśmy w stanie ustalić, nie do wszystkich materiałów jesteśmy w stanie dotrzeć. Ja przesłuchałam taką rozmowę, którą pan między innymi prowadził w ramach przystanku Historia w Warszawie na Marszałkowskiej. Była to rozmowa organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej bodajże w lutym 2020 roku i tam pan Piotr Litka, który jest współautorem albumu wydanego między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Ekspertyz Sądowych właśnie w Krakowie, powiedział, że Jansen zbierał dokumenty, zbierał mapy, zbierał gazety z okresu okupacyjnego właśnie Krakowa, więc tworzył jakąś taką dokumentację archiwalną, natomiast jak rozumiem nie komentował tego w żaden sposób, nie pozostawił zapisków swoich osobistych, w związku z czym rzeczywiście jakby możemy tutaj troszkę spekulować, że był takim uważnym obserwatorem tego, co się działo w okresie II wojny światowej. Niemniej nie dzielił się w taki otwarty sposób swoimi na ten temat przemyśleniami. Ale mówił pan o tych dwóch tropach, ale wydaje się być taki inny jeszcze trop, który zresztą pan konsekwentnie kreśli, a mianowicie jego wykształcenie i profesja zawodowa. On się po prostu zajmował kryminalistyką, to go pasjonowało i chyba ta instytucja sędziego śledczego, który dzisiaj przecież w naszym systemie prawnym no nie istnieje, to też predestynowało go do tego, aby zająć się no właśnie na przykład taką tematyką. Jak najbardziej możemy powiedzieć, że miał dobre przygotowanie zawodowe. Był prawnikiem wykształconym jeszcze przed wojną na Uniwersytecie Jagiellońskim i jeszcze przed wojną stawiał pierwsze kroki w zawodzie pod skrzydłami starszego od kilka lat sędziego śledczego Mariana Restorfa, który wówczas miał opinię najlepszego krakowskiego sędziego śledczego, zajmującego się między innymi sprawami związanymi z działalnością komunistyczną, która w II RP była zwalczana jako godząca w całość i niepodległość państwa. Jeszcze również przed wojną Jan Zen pełnił obowiązki sędziego śledczego. Tuż przed wojną
W 1939 roku prowadził między innymi śledztwo związane z głośnym wówczas wypadkiem w jednym z krakowskich szpitali, wypadkiem, w którym śmierć poniosło 3 lekarzy. Wówczas podobno właśnie pod wpływem tych wydarzeń, tego śledztwa zainteresował się bliżej kryminalistyką, studiował metody kryminalistyki także samodzielnie, doskonalił się w tym fachu. To mu się później bardzo przydało, kiedy już zajął się po wojnie ściganiem zbrodniarzy niemieckich. I również myślę, że ta szkoła Mariana Restorfa nie była bez znaczenia. To, w jaki sposób ówczesny sędzia śledczy traktował więźniów, na przykład, ja to opisuję w przypadku Bolesława Drobnera, który był znanym przed wojną i po wojnie działaczem socjalistycznym, później także komunistycznym, właśnie oskarżonym o działalność komunistyczną jeszcze w drugiej RP, znalazł się w krakowskim więzieniu. Restorf z jednej strony prowadził przeciwko niemu śledztwo, z drugiej strony był dla niego ludzki, jeśli chodzi o takie drobne sprawy, pozwalał na przykład, żeby Drobner mógł mieć w celi więziennej własną pościel, czy żeby mógł prenumerować prasę, żeby mógł zostać na własny koszt zbadany przez prywatnego lekarza. I później również Jan Zen szedł na rękę podejrzanym o zbrodnie z czasów II wojny światowej, także tym najpotworniejszym zbrodniarzom, podobno właśnie Rudolfowi Hessowi, w przerwach między przesłuchaniami kupował obiady. Wiemy z rozmaitej korespondencji, że pozwalał też na to, aby podejrzani mieli dostęp do książek w języku niemieckim, a więc w ich ojczystym języku, aby mogli korespondować z rodziną, aby na przykład z depozytu więziennego otrzymali zdjęcia rodziny, mogli je sobie postawić w celi więziennej, czy też kiedy na przykład jeden z podejrzanych wystąpił z prośbą, żeby przenieść go z celi pojedynczej do celi dwuosobowej, również w tej sprawie Jansen poszedł mu na rękę. To jest właśnie bardzo interesujący wątek tych relacji, które pan z takim czuciem właśnie prezentuje czytelnikowi, no bo właściwie, jakby się tak zastanowić, to kto tuż po wojnie, widząc, bo przecież jeździł na te wizje lokalne do obozu Auschwitz-Birkenau, widział ten materialny jakby dowód tych zbrodni, już wiosną 1945 roku przesłuchiwał świadków, tych, którzy na terenie obozu pozostawali jeszcze w szpitalu, którzy tam byli leczeni. Te pierwsze przesłuchania jeszcze właśnie nie zbrodniarzy, ale świadków tych zbrodni odbywały się właściwie niemalże w tym strasznym miejscu. I mimo to potrafił w sposób, no właśnie, taki humanitarny albo stricte zawodowy, czyli takiej kultury zawodu prawniczego, no wznieść się ponad sprawę takiej właściwie no zemsty, można byłoby powiedzieć. Bo kluczową sprawą, która jest przez pana poruszana i która jakby stanowi sens życia Jana Sena, to jest poszukiwanie sprawiedliwości. I pan na okładce przywołał słowa Jana Sena: słuszne ukaranie zbrodniarzy powinno być nakazem sumienia ludzkości i bezwzględnym obowiązkiem wszystkich państw. I to jest właściwie klucz do odczytania tego, co Jansen robił i tego, co po sobie pozostawił. W momencie, kiedy czytał pan te dokumenty, czy odczuwał pan emocje? Czy był pan w stanie sobie wyobrazić, co Jansen odczuwał, czytając to najpierw, przesłuchując tych zbrodniarzy? Czym pan był wstrząśnięty? Czy było coś takiego? Bardzo wstrząsające są na pewno te dokumenty, które pokazują jego pierwsze wyjazdy do Oświęcimia w 1945 roku wiosną.
Został wówczas członkiem tak zwanej Komisji Oświęcimskiej powołanej w Krakowie i od kwietnia 1945 roku brał udział w przesłuchiwaniu świadków, a od maja już jeździł wielokrotnie do Oświęcimia na teren byłego obozu Auschwitz. Tam między innymi wizytował szpital obozowy, w którym jeszcze w maju, a więc kilka miesięcy po wyzwoleniu obozu, znajdowało się wielu byłych więźniów, którzy po prostu nie byli w stanie o własnych siłach opuścić tego miejsca, którzy wciąż jeszcze kilka miesięcy po wyzwoleniu obozu umierali, tak byli słabi, mimo wysiłków lekarzy, mimo wysiłków pielęgniarek, nie wszystkich udało się uratować. Z niektórymi z tych osób Janzen miał wówczas możliwość rozmawiać, miał możliwość przesłuchać te osoby. Również robił wiele, żeby zabezpieczyć na miejscu dowody niemieckich zbrodni. To było trudne, bo teren byłego obozu nie był należycie zabezpieczony. Część terenu zajmowały władze sowieckie, władze wojskowe. Tam Sowieci na terenie Auschwitz urządzili później własne obozy dla jeńców niemieckich, ale też dla ludności cywilnej, częściowo uniemożliwiając Komisji Oświęcimskiej wstęp na teren dawnego obozu Auschwitz. Mimo tych niezwykle trudnych okoliczności, a również i problemów czasami bardzo banalnych, chociażby ze znalezieniem środka transportu, bo długo komisja nie mogła otrzymać samochodu, później też nie miała go do dyspozycji przez cały czas. Mimo tych trudnych okoliczności udało się zrobić wiele Janowi Zenowi i jego współpracownikom, żeby zabezpieczyć dowody niemieckich zbrodni wówczas na potrzeby planowanych dochodzeń, a dzisiaj korzystają z tego w dużym stopniu naukowcy i dziennikarze, którzy zajmują się tą tematyką. To, co mocno charakteryzuje jakby pracę i w pewnym sensie charakter Jana Sena, to jest jego skrupulatność, to jest jego, mam takie wrażenie, zamiłowanie do pewnego takiego uporządkowania spraw. Bardzo dużo pracy włożył w to, żeby ta dokumentacja była jak najpełniejsza, żeby ta dokumentacja była w należyty sposób uporządkowana, co pozwoliło mu w taki skuteczny sposób przesłuchiwać właśnie zbrodniarzy niemieckich. On był świetnie, przynajmniej tu z lektury książki tak wynika, świetnie do tych przesłuchań przygotowany. I ja sobie pozwolę, proszę Państwa, przeczytać fragment, który dotyczy właśnie przesłuchiwania Amona Gotta, który był komendantem KL Plaszow, czyli tego właściwie krakowskiego obozu koncentracyjnego i który bardzo konsekwentnie nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, w związku z czym stawiał dość istotny odpór temu, o co był oskarżany. Nie chce przyznać, że wielokrotnie naruszał regulamin obozowy. Nie zgadza się z zarzutami, jakoby samowolnie przedłużał polskim osadzonym pobyt w obozie lub stosował kary wykraczające poza dopuszczalne ramy. Jeżeli odbierano więźniowi jedzenie, to najwyżej na jeden dzień. Jeżeli stosowano areszt na stojąco, to do 12 godzin. Jeżeli chłostę, to najwyżej 25 kijów. W obozie była wykonywana kara śmierci, ale na podstawie wyroku sądu lub przez gestapo, z czym Gott nie miał jakoby nic wspólnego. Rozkaz rozstrzelania więźniów wydawał, wedle własnych wyjaśnień, w przypadku znalezienia u nich broni. Pamiętam rozstrzelanie 40 więźniów, u których w czasie powrotu z pracy znaleziono w czasie rewizji granaty ręczne oraz materiały wybuchowe. Nie przypominam sobie, bym w czasie tej akcji sam strzelał, oświadcza. Raz tylko z litości miał oddać strzał do więźnia, gdy ten zerwał się ze stryczka w trakcie wieszania.
To jest wstrząsające. Jakby dla mnie niezmiernie po tylu latach. Mam takie wrażenie, że sen, stawiając te pytania, na przykład Gottowi, który próbował twierdzić, że tego nie robił, tworzył niesamowitą dokumentację zbrodni nazistowskich, zbrodni niemieckich. Tu nie chodzi tylko o to, że to jest konkretna jedna postać, ale jest przedstawiona cała machina zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Jakby punktem wyjścia jest ten człowiek, ale tak naprawdę założenie Sena jest znacznie szersze. Chodzi o udokumentowanie tego, co działo się na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej i tego, co robili zbrodniarze niemieccy. Czy pan też to tak widzi? Że to jest szerszy zamiar niż tylko takie punktowe doprowadzenie określonej osoby na przykład na stryczek? Tak, to bardzo dobrze widać, nawet już przeglądając materiały dochodzeń, zwłaszcza tych późniejszych, bo proces Amona Goethe był jeszcze przygotowywany w dość dużym pośpiechu. Janzen miał stosunkowo mało czasu na przesłuchanie świadków, na zebranie innych dowodów winy podejrzanego, a więc przede wszystkim koncentrował się na tym, żeby dowieść jego indywidualnej winy. Później, chociażby przygotowując już z większym zespołem współpracowników i w dłuższej perspektywie czasowej proces Józefa Bühlera, zastępcy Hansa Franka, czyli generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, mógł pozwolić sobie na to, żeby Bühlera umieścić tylko w niejako trochę jako pretekst do pokazania całego tła okupacji niemieckiej w Polsce w czasie II wojny światowej. A więc z jednej strony chodziło rzeczywiście o sprawiedliwość, o przygotowanie procesu zbrodniarza, z drugiej strony o udokumentowanie zbrodni, których oskarżony był tylko jednym z wykonawców. No właśnie, bo tutaj jakby nawiązując też do tych charakterystyk, i to jest bardzo też ciekawa część, właściwie zasadnicza część tej książki, to są te charakterystyki tych zbrodniarzy. No bo po pierwsze, jak jest zbrodnia, to jest kara, no dobrze, żeby była skrucha, prawda? Ale tej skruchy tutaj no prawie właściwie nie ma. Nie ma takich postaw, nawet u Rudolfa Hessa, który przyznaje się do winy, ale nie w sposób taki indywidualny, prawda? On czuje się też jakby ofiarą systemu, który tworzył, którego był istotną częścią. I bardzo ciekawie wyrazili to prokuratorzy, którzy stworzyli taką broszurę o procesach wielkich zbrodniarzy wojennych. Mówię tutaj o Tadeuszu Cyprianie, którzy napisali w ten sposób o Hesie. Ani Attila, ani Chinggis Khan nie mają za sobą tylu ofiar, ile zginęło z ręki tego przeciętnego hitlerowca, nie będącego poza tym ani sadystą, ani zboczeńcem, ani człowiekiem w jakikolwiek sposób anormalnym. Myślę, że to wstrząsało opinią publiczną, że to było coś, co zastanawiało również prokuratorów i śledczych rozmawiających z tymi ludźmi, którzy przecież tworzyli ich jakieś takie typy charakterologiczne i portrety psychologiczne. Tak było z Hessem, prawda? Podejrzanych o zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej, którzy zostali wydani Polsce, przebywali w krakowskich więzieniach, przesłuchiwał Janzen, ale dopuszczony do rozmów z nimi został również profesor Stanisław Batawia, który był kryminologiem, ale też psychiatrą i starał się właśnie stworzyć portrety psychologiczne podejrzanych, zwłaszcza Rudolfa Hessa, z którym wielokrotnie rozmawiał. To są również bardzo ciekawe zapiski. Zresztą także z protokołów przesłuchań już wyłania się często taka sylwetka psychologiczna
przesłuchiwanego i zupełnie inaczej jawi się Rudolf Hess, który według większości relacji świadków nie brał udziału bezpośrednio w maltretowaniu więźniów, inaczej niż na przykład Amon Goetz, czy nawet Maria Mandl, kierowniczka obozu żeńskiego w Birkenau. Hess tymczasem przede wszystkim był zainteresowany stroną techniczną funkcjonowania obozu, jakkolwiek to zabrzmi, a więc przede wszystkim starał się dobrze wykonać rozkazy, także te najokrutniejsze, dotyczące chociażby zorganizowania masowej akcji zagłady Żydów właśnie w Auschwitz. No właśnie, i tutaj też pozwolę sobie przywołać ten fragment, który bardzo mocno pokazuje jakby rolę Hessa, ale z drugiej strony też chyba koncepcję właśnie procesową przyjętą wobec tego człowieka. Czyli Najwyższy Trybunał Narodowy traktował Hessa, który był urzędnikiem dla celów eksterminacji, wykonującym swe zadanie tak, jak wykonuje sprawny dyrektor rzeźni. Chłodno, bez emocji, bez osobistego znęcania się lub aktów osobistej brutalności. Ludzie przeznaczeni na zniszczenie byli dla niego cyframi, komory gazowe i krematoria były elementami olbrzymiej fabryki śmierci. Prawda? Czy to jest chyba właśnie to clue, jeżeli chodzi o Hessa, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze taką istotną rzeczą, którą powinniśmy powiedzieć, jest zasługa Sena, jeżeli chodzi o spuściznę, którą Hess pozostawia w Krakowie. Chodzi mi o tą tak, spuściznę z zarówno czasów procesu. Jan Zen, jak i profesor Stanisław Batawia starali się namawiać Hessa do tego, aby spisywał swoje wspomnienia. I Hess nie tylko zdecydował się składać obszerne wyjaśnienia w trakcie przesłuchań, ale też między przesłuchaniami w godzinach czy dniach wolnych korzystał z możliwości przelania na papier tego, co zapamiętał. Powstała w ten sposób niejako autobiografia Rudolfa Hessa, uzupełniona też o spisane przez niego w celi więziennej charakterystyki innych SS-manów z Auschwitz, innych też architektów całej zagłady. I wspomnienia Rudolfa Hessa zostały wydane najpierw w biuletynie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a później już w formie książkowej ze wstępem Jana Zena. A proszę powiedzieć, czy zdarzyło się tak, że któryś z oskarżonych, któryś z tych zbrodniarzy niemieckich przesłuchiwanych przez Jana Sena przyznał się, nie tylko przyznał się do winy, ale wyraził skruchę, taką autentyczną skruchę wynikającą ze świadomości zbrodniczej działalności, którą praktykował, którą prowadził? Były to raczej wyjątki, ale na przykład Rudolf Hess, o którym tutaj obszernie mówimy, wziął na siebie odpowiedzialność za to, co działo się w obozie w czasach, gdy był jego komendantem. I wiemy, że Jan Zen oceniał zarówno składane przez Rudolfa Hessa wyjaśnienia, jak i spisaną przez Hessa autobiografię jako dość autentyczne. O ile można się zastanawiać, czy Hess również w tych momentach, w których mówił o swojej osobistej odpowiedzialności, był szczery, bo niektórzy po lekturze wspomnień Rudolfa Hessa zwracali uwagę na to, że chociażby odsuwał od siebie odpowiedzialność taką za korzystanie materialne na
po prostu twierdził, że nie wzbogacił się w żaden sposób nieuczciwy jako komendant Auschwitz, czemu przeczą niektóre zeznania świadków, także przesłuchiwanych przez Jana Zena, wskazujących na bardzo dostatnie życie Rudolfa Hessa i także jego żony w czasie, gdy on był komendantem Auschwitz. Niemniej jednak Jan Zen był zdania, że Rudolf Hess dość szczerze, autentycznie odtworzył sam mechanizm zagłady i mechanizm funkcjonowania obozu Auschwitz, a także całego systemu obozów koncentracyjnych, systemu stworzonego przez właśnie Niemców SS. Właśnie to, co też jest takie mocno obecne w tej narracji, to to, że ci zbrodniarze generalnie bardzo starali się obalić jakiekolwiek zarzuty dotyczące ich takich materialnych, osobistych korzyści, że oni absolutnie, bo ani Büchler, ani Goethe rzekomo, prawda, ani Maria Mandl się tym nie kierowała, no ani Hess się oczywiście tym nie kierował. Tak jakby to, te kwestie takiego rabunku, po prostu rabunku i wykorzystywania czyjejś pracy, no to jakby nie wypadało, prawda. Druga rzecz, która też jest dość charakterystyczna, to ich uciekanie od własnej biografii, to znaczy nie przyznawanie się do tego, że byli członkami NSDAP na przykład, prawda, że w ogóle rozumieli, czym jest narodowy socjalizm, że nie byli nazistami, że oni byli tylko urzędnikami. Tutaj u Büchlera jest takie mocne stwierdzenie, że on był takim oportunistą, takim człowiekiem, który jakby sprawując funkcję cywilną, no nie miał sobie nic do zarzucenia, prawda? Nie czuł się w ogóle jakby elementem zbrodniczego systemu i w ogóle miał czyste ręce. Ale panie doktorze, oczywiście kwestia tych zbrodni nazistowskich i tego, z jaką pieczołowitością, pracowitością, skrupulatnością Jan Sen to wszystko prowadził, dokumentował, spowodowała, że jego odpowiednicy z Zachodu, mówię tutaj o prokuratorach przede wszystkim zachodnio-niemieckich, ale również Brytyjczykach, Amerykanach, jakby docenili sposób prowadzenia dochodzeń przez Jana Sena, co znacząco, wydaje mi się, ułatwiło ściąganie zbrodniarzy do Polski pomimo zimnej wojny albo wbrew temu, co się stało ze światem, kiedy on się podzielił na te dwa wrogie obozy. Rzeczywiście, w roku 1946 Jan Zen został członkiem Polskiej Misji Wojskowej Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych. Wyjechał do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, do Wiesbaden. Tam początkowo członków komisji traktowano nieufnie. Amerykanie nie ufali przybyszom z Polski, z kraju zdominowanego już wówczas przez komunistów. Jednak Zenowi udało się nawiązać dobre, osobiste relacje z oficerami amerykańskimi. W późniejszych dokumentach, już nawet z roku 1947, jest mowa o tym, że ma wśród Amerykanów ugruntowaną sławę, opinię wybitnego eksperta od Auschwitz i rzeczywiście był także w późniejszym okresie, w 1947-1948 roku, zapraszany między innymi do Norymbergi, gdzie wspomagał też pracę amerykańskich prokuratorów. Ta owocna współpraca została później na dobrych kilka lat przerwana przez narastającą zimną wojnę i dopiero po 1956 roku Zen zaczął ponownie jeździć do Niemiec zachodnich, wówczas już Republiki Federalnej Niemiec, i współpracować, zwłaszcza od 1960 roku, z prokuraturą frankfurcką w przygotowywaniu tamtejszych procesów oświęcimskich. Tam również szybko znalazł wspólny język z prokuratorem Fritzem Bauerem i grupą jego podwładnych.
I mimo żelaznej kurtyny, także ta współpraca znakomicie się układała aż do przedwczesnej śmierci Jana Zena, która właśnie nastąpiła nie przypadkiem we Frankfurcie nad Menem, bo tam przyjechał po raz kolejny w grudniu 1965 roku w związku z następnym przygotowywanym procesem oświęcimskim. No właśnie, te okoliczności śmierci też osnute są jednak pewną tajemniczością. Nie chcę tutaj spekulować, nie chcę, zresztą pan w książce ten kontekst, tak, taki szeroki przedstawia i też nie wskazuje jakichś konkretnych rozwiązań, ale taka analogia z Fritzem Bauerem, który był prokuratorem odpowiedzialnym z ramienia Republiki Federalnej Niemiec za ściganie zbrodniarzy niemieckich, no gdzieś jest. Fritz Bauer, jeśli się nie mylę, 68 rok, tak, i taka śmierć w wannie w jakichś tajemniczych okolicznościach, a Janssen, Frankfurt, 65 rok, śmierć w hotelu. Czy mógłby pan troszeczkę jakby przywołać okoliczności, które towarzyszyły tej tragedii? W grudniu 1965 roku ruszał we Frankfurcie nad Menem kolejny proces oświęcimski. Jan Zen przyjechał do Frankfurtu z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zatrzymał się w tamtejszym hotelu Rex, z którego już wcześniej w czasie swoich wizyt w tym mieście korzystał. Gościł między innymi też krótko w Ludwigsburgu, rozmawiał z tamtejszymi prokuratorami na temat dalszej współpracy w ściganiu zbrodni nazistowskich i zmarł niespodziewanie w hotelu Rex we Frankfurcie zaledwie 2 dni przed rozpoczęciem drugiego frankfurckiego procesu oświęcimskiego. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną był atak serca. Tak stwierdził lekarz, tak również relacjonował Eugeniusz Szmulewski, funkcjonariusz MSWP PRL, który towarzyszył Janowi Zenowi w tamtej podróży, który był przez niektórych nazywany takim jego nieformalnym ochroniarzem. W czasie wyjazdów do zachodnich Niemiec tenże Eugeniusz Szmulewski twierdził, że na stoliku nocnym przy łóżku zmarłego znaleziono dziennik Deutsche Nationalzeitung, Unsoldatenzeitung. Była taka gazeta środowisk, które nie pogodziły się z upadkiem Rzeszy, i tam pojawiły się dość mocne ataki pod adresem profesora Jana Zena, między innymi w tej właśnie znalezionej przy jego łóżku gazecie był artykuł z 10 grudnia 1965 roku, powtarzający wcześniejsze zarzuty na temat tego, że Zen, chociaż formalnie nie był w czasie procesu oświęcimskiego we Frankfurcie ani biegłym, ani świadkiem, otrzymał zwrot kosztów z puli dla świadków. Myślę, że bardziej chodziło tutaj o zaatakowanie go z powodu właśnie ważnej roli, którą odegrał w przygotowaniu tego procesu. Niemniej Jan Zen miał bardzo mocno przeżyć te ataki, miały go one dotknąć, miał stwierdzić, że myślał już o tym, żeby w ogóle nie przyjeżdżać do RFN, zrobił jedynie wyjątek z uwagi na wagę sprawy, wagę tego kolejnego procesu oświęcimskiego, którego właśnie niestety nie doczekał. To bardzo rzeczywiście ciekawe, ale jakby to, że profesor się tak przejmował tymi opiniami, no też w jakiś sposób rysuje nam jego osobowość. Człowiek niezwykle pracowity, pedantyczny, skrupulatny, o czym już mówiliśmy. Człowiek, który do 1948 roku nie korzystał z żadnego dnia urlopu, tak był zaangażowany w tą pracę dokumentacyjną i jakby wtropienie właśnie tych zbrodniarzy nazistowskich, którzy sądzeni byli w Polsce, no jest właściwie obrzucany błotem z takich powodów,
no majątkowych, tak? Bo chodziło o te pieniądze, także to na pewno musiało nim wstrząsnąć. No nie zmienia to faktu, że profesor dużo palił, prawda? Na pewno ogromny stres, który mu towarzyszył, być może choroba układu krążenia, gdzieś jakieś dolegliwości sercowe, na które miał się skarżyć. No to wszystko spowodowało jego przedwczesną śmierć. Miał wówczas lat 56. Ale szanowni państwo, Jansen nakreślony przez Filipa Gańczaka to nie jest tylko prokurator, tak? To jest również profesor, to jest również no, członek pewnych gremiów, to jest szef Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, to jest wieloletni szef Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i to jest człowiek, który niewątpliwie zasługuje na naszą pamięć i zasługuje na tą książkę, za którą ja panu doktorowi bardzo gorąco dziękuję. I mam nadzieję, że czytelnicy również w jakimś momencie skierują takie ciepłe słowa w pana kierunku. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję też tym wszystkim, którzy nas oglądali, słuchali Ja i jeszcze zachęcam do lektury obu książek. właśnie na koniec, proszę państwa, no, zawsze trzeba zadać to pytanie, a właściwie wypadałoby je zadać, czyli o plany pana doktora na przyszłość. Bo jak sądzę, na pewno coś już pan szykuje dla czytelników. Wróciłem do badań prowadzonych już wcześniej nad polityką Niemieckiej Republiki Demokratycznej wobec PRL i mogę zdradzić na razie tyle, że włączyłem się w projekt koordynowany w oddziale IPN w Szczecinie przez doktora habilitowanego Sebastiana Ligarskiego. Staram się zbadać właśnie z tej perspektywy lokalnej, szczecińskiej, w jaki sposób władze NRD postrzegały to, co działo się w Polsce, szczególnie w latach 70. i 80. XX wieku. Między innymi analizuję materiały Konsulatu Generalnego NRD w Szczecinie, który działał od połowy lat 70. aż do upadku NRD, czyli do roku 90. Ale też chociażby materiały Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, które również w Szczecinie miało swoich oficerów. I wyłania się z tego, myślę, ciekawy obraz tego, o czym się dyskutuję często, czyli chociażby sierpnia 80, stanu wojennego, późniejszych przemian już pod koniec lat 80., ale z pokazanych przez nieco inne materiały, nie te centralne, tylko właśnie szczecińskie. No to będziemy oczywiście oczekiwać kolejnych publikacji. Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości wydawnictwa Czarne, które opublikowało biografię Janasena, możemy Państwu przekazać dwa egzemplarze. Aby móc je uzyskać, należy pod filmem w komentarzu na Facebooku IPN Oddział w Szczecinie udzielić odpowiedzi na następujące pytania. Jakiej placówce krakowskiej Janssen patronuje dzisiaj i jaką placówką kierował od roku 1949 do swojej śmierci w roku 65? Prosimy o pełną nazwę tej placówki, tej instytucji. Drugie pytanie natomiast dotyczy bohatera bądź antybohatera, o którym dzisiaj rozmawialiśmy z panem Filipem Gańczakiem, ale który również został przedstawiony w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera. Bardzo prosimy o podanie imienia i nazwiska tej postaci i osoby, które to zrobią, jako pierwsze otrzymają wspomnianą publikację. No niestety bez dedykacji, ale może kiedyś pana doktora
Państwo w jakichś innych okolicznościach spotkają i tę dedykację uzyskają. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Katarzyna Rębacka, IPN Oddział w Szczecinie, pan dr Filip Gańczak, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w ramach przystanku Historia online w oddziale szczecińskim. Do widzenia. Dziękuję bardzo.